Ja chciałabym panu ministrze szanownym poprosić o stosowanie się do takiego sformułowanej hipotezy, czy że jest tak, że te problemy pewne z implementacją etyki gospodarczej czy tych biznesów będzie pojmowanych do praktyki gospodarczej, nie jest związane z tym, że w odniesieniu do praktyki gospodarczej toczą się dwa niezależne dyskursy. Jeden to jest ten dyskurs prowadzony przez etyków gospodarczych, a drugi dyskurs prowadzony przez ekonomistów. I te dyskursy moim zdaniem nie mają ze sobą nic wspólnego, znaczy są prowadzone równolegle, są autonomiczne wobec siebie. I problemem, który tu ja dostrzegam, problem jest następujący. Otóż w tym dyskursie, który dominuje, to jest ten dyskurs ekonomiczny, przyjmuje się niewyrażoną eksplicytę przekonanie, że istnieje taka alternatywa albo etyczność, albo ekonomiczność i te praktycystyczne tak, motywacje biorą górę. W związku z tym etycy gospodarcze, etycy biznesu nie za bardzo mają możliwość przebić się ze swoją argumentacją. I to przenosi się też, o czym pani profesor Klinczak mówiła, na poziom właśnie edukacji studentów, kiedy też ja mam wrażenie, że ja taki równoległy jakby dyskurs prowadzę, że studenci na zajęciach z mikroekonomii mają zupełnie jakby inny obraz tej gospodarki, ja im podaję alternatywny obraz, one nie mają ze sobą nic wspólnego. Czyż nie byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby etycy gospodarczy spróbowali porozumieć się z ekonomistami, czy próbowali zbudować taką przestrzeń do dyskusji na temat tego, jakby to miało po prostu wyglądać. Dziękuję. Kto z państwa? To odpowiedzi później, bo zbierajmy teraz wypowiedzi. Kto jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo. Pani doktor. Dodam do tego jeszcze jedną... Jakby pani była uprzejma się przedstawić. Barbara Przybylska-Czajkowska, Politechnika Śląska. Nie tylko etycy powinni porozumieć się z ekonomistami, ale powinniśmy, jeśli chcemy w ogóle sensownie rozmawiać o etyce, uwzględnić jej zaplecze, a jednocześnie już bardziej zresztą podłoże polityczne. Polityczne. Pan profesor mówi o, wszyscy państwo mówiliście o mediach, to skończyło się to tym, że media są także biznesem. A ja powiem pytanie, a czy mogą nie być biznesem? Czy mogą nie być biznesem? Jeśli są biznesem i za takie traktujemy, no to muszą zarabiać. Muszą być konkurencyjne wobec innych mediów, także te media publiczne. Muszą w związku z tym obniżyć poziom, konkurencyjność w mediach dała efekt dramatycznego obniżenia poziomu nadawanych programów i całej telewizji. Ale czy można tego uniknąć? No oczywiście można wydzielić kanał Kultura i on jest, ktoś to wczoraj mówił, finansowany przez wszystkich, a oglądany przez no, bardzo nielicznych albo... 3-4% według badań. Tak. Więc stworzenie kanałów takich tematycznych to jest fragmentacja, fragmentaryzacja, kolejne podziały w społeczeństwie. Więc to nie jest chyba zadowalająca nas droga. Ja tu żadnych odpowiedzi nie dam, bo nie o to chodzi, tylko chciałabym zaproponować, czy apelować nam do tego, żebyśmy dyskurs na temat etyki biznesu poszerzyli o ekonomię i politykę, bo bez tego poruszamy się w takim miłym, ale zaklętym kręgu. No i możemy tak sobie apelować i apelować. Dziękuję. Będę Kamińska, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
KSW. Na początek może krótka refleksja dotycząca jednego zagadnienia, a później pytań. Pierwsze zagadnienie, szczególnie ważne tutaj w ramach zjazdu, nawet profesor Gutowski w ramach swojego wystąpienia podczas inauguracji podkreślił ten fakt, że tutaj w wielu sekcjach podkreślana jest ta konfrontacja między etyką a religią. Wydaje mi się, że jest to temat, który nas troszeczkę zapędza w taki punkt taniego usprawiedliwienia swojej własnej niemocy. Wszyscy wiemy, że ateizacja w Polsce postępuje. Mnóstwo dzieci, młodzieży nie chodzi na religię. Sama od kilku lat prowadzę, nie na swoim własnym wydziale, ale na wydziale filozofii, na wydziale teologii. Na wydziale teologicznym prowadzę podyplomówkę dla nauczycieli właśnie z dydaktyki etyki. Mamy mnóstwo polonistów, historyków, mamy mnóstwo katechetów, którzy potrzebują certyfikat uczenia, umożliwiający uczenie etyki. I ten proces, wszyscy wiemy, że jesteśmy w pewnych procesach, tak? Uczestniczymy w pewnych procesach. I jeżeli jako praktyk, jako akademik mogę powiedzieć, że jest to bardzo trudne, żeby z katechety zrobić etyka, żeby z polonisty zrobić etyka. Może nie etyka, tylko nauczyciela etyki. I tak jak wszyscy tutaj siedzimy i przysłuchując się bardzo interesującą wypowiedzią, też wydaje mi się, że wszyscy mamy na uwadze wpływanie na zmiany w strukturze społecznej i realizowanie swojej własnej powinności według naszego rozeznania. Wszyscy też wiemy, że poprawa sytuacji bez aktualnego stanu diagnozy może właściwie wpływać na jałowe działanie, po pierwsze, albo na szarlatanerię. No i teraz pytamy, już pytanie do Państwa, szczególnie do Pana Profesora Wiśniewskiego. Jak przy obecnym stanie wiedzy, przy tej złożoności, a wszyscy wiemy, że w nauczaniu etyki w szkole być może popełniamy największy błąd, że mówimy bardzo nieinteresującym językiem, nie mówimy do swoich najlepszych studentów na poziomie akademickim, to po pierwsze, nie zgadzam się tutaj z Panem, że musimy do wszystkich mówić, tylko musimy mówić takim językiem, żeby słyszeli nas najlepsi. A dwutorowość ekonomii i etyki tak naprawdę dotyczy wyłącznie konformistów. Nonkonformiści mają bardzo precyzyjne, moi studenci nie tylko, mam na wielu różnych przecież w obszarze makroskali powiedziałabym, że to widzę. Najlepsi studenci doskonale wiedzą, że etyka z ekonomią idą jednym torem. No, nawet psychologia społeczna pokazuje, że w każdej generacji 20% to są osoby, które są nonkonformistami, 80% to są konformiści i zawsze takimi zostaną. Tak? Być może system w ogóle jest utrwalony przez to, że właśnie tak ma być. No i teraz jest pytanie, co my, jako akademicy, przy naszym stanie wiedzy możemy zrobić, żeby było lepiej? Czy my czujemy się inicjatorami zmian pozytywnych? Czy mamy zamiar raczej przy bardzo wysokim poziomie abstrakcji negować możliwość porozumienia z naszymi najlepszymi studentami? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeszcze mam pytanie. Ja nie jestem filozofem, tylko jestem inżynierem. Przywołałam Pani zasady Pareto. Mikrofon. Przywołałam Pani zasady Pareto 20-80. To znaczy mam takich nauczycieli, jakie społeczeństwo. Wie Pani, ja w szkole średniej miałam Panią Profesor Fliger, to była wraża komuna i 4 godziny propedeutyki filozofii. Mnóstwo jej zawdzięczam. Tak również katechecie. Profesorowi Miszewskiemu, który wykładał w sposób filozofię marksistowską taką, że nikt nie opuszczał sali, mimo że to był sprzeciw. Czyli ja tutaj tą zasadę Pareto odwróciła w drugim kierunku, bo 20% skutków jest 80% przyczyn, prawda? I odwrotnie, 20-80. No ale Pani przywołała 20-80. Przecież jakie są badania empiryczne, temat bym dla Pani prosiła o odpowiedź. Ja nie mówię o zasadzie Pareto, bo zasada Pareto
dotyczy celów i metod działania. Znaczy 80. Ja też znam, doskonale znam, bo jestem po Akademii Koźmińskiego w medyce i w coachingu. Także to nie jest tak. Gwoli doprecyzowania. Sama sprawa struktury społeczeństwa tutaj nie, tak bardzo nie chciałabym tego podkreślać. Na pewno i tutaj zgadzamy się, że bardzo dużo zależy od profesjonalizmu nauczania etyki, tak? I teraz nie wiadomo, czy dzisiaj mamy tą etykę włączać w nauczanie na temat przedsiębiorstwa, wstęp do prawa, wstęp do przedsiębiorczości, wstęp do socjologii i rywalizujemy jako etycy, nie wcale z religią, wcale nie z religią, tylko właśnie ze wstępem do przedsiębiorczości, wstępem do prawa i z polonistami, którzy uważają, że do nich należy wychowanie moralne. Ja też, dla słówka tylko, mianowicie
wydaje mi się, odnosząc się do pytania czy takiej wątpliwości pana doktora Bąka dotyczącej komercjalizacji etyki, wydaje mi się, że i twojej, Jaciu, alternatywa, jeśli chodzi o etykę biznesu, teoria czy praktyka jest fałszywa. Musi być i teoria, i praktyka odpowiednio uprawiane, połączone, wzajemnie się uzupełniające, wynikające z siebie. No i chciałam bardzo serdecznie pożegnać państwa, ale mamy za 10 minut autobus. Bardzo przepraszam, musimy uciekać. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy obu panią profesor, proszę o oklaski. A my pozostajemy i możemy kontynuować odpowiedzi na pytania. Proszę bardzo, pani profesor. Pytania rzeczywiście były ciekawe i godne uwagi dłuższych odpowiedzi. Ja może zacznę od tej kwestii relacji między ekonomią a etyką, czy ogólnie przedmiotami ekonomicznymi i etyką. To jest bardzo poważny problem na studiach ekonomicznych, ponieważ, jak mówiłam początkowo, transformacja w Polsce odbywała się z szczególną przewagą ideologii liberalnej, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, i ukształtował się pewien model nauczania ekonomii, akcentujący przede wszystkim wolność gospodarczą. Ja uczę i ekonomii, mikroekonomii, uczę etyki biznesu, więc mogę coś o tym powiedzieć, że po kilku latach mam duże trudności, chociaż jako osoba świadoma, bo przybyca na wykładach z mikroekonomii, te kwestie etyczne, w moim podręczniku był jedynym, ja przepraszam, no wszystkich nie przeczytałam, więc może to jest przesada. Model Homo economicusa zawiera cechę odpowiedzialności oprócz wolności gospodarczej, czego co rzadko można spotkać. Gdyby takie podejście było szersze, no to byłoby to niezwykle korzystne. Jednocześnie powiem, że jestem kierownikiem, znaczy już skończyłam kadencję katedry, do której przyjmowałam młodych ludzi, teraz tam przeważają młodzi ludzie, którzy są pod tak silnym wpływem internetu, tych mediów stricte wolnościowych i studentów również, którym no niezwykle trudno jest, z którymi niezwykle trudno jest dyskutować i pokazać im inną orientację teoretyczną. W tej chwili w ekonomii ukształtowała się po orientacji tej neoklasycznej, stricte liberalnej, orientacja instytucjonalna, ale na przedmiot ekonomia instytucjonalna w zasadzie już nie ma miejsca, zresztą i na etykę biznesu coraz mniej jest miejsca, bo pieniędzy na studia ministerstwo dostarcza coraz miejsce mniej, więc wykłada się przeważnie po przedmioty zawodowe. Jest kwestia polega na tym, że wykształcone zostało pokolenie wykładowców o orientacji liberalnej. W ubiegłym roku, już tak kończąc swoje życie zawodowe, przygotowałam w swojej uczelni konferencję poświęconą pod takim tytułem Gospodarowanie, ekonomia, wartości. Miałam niezwykłe trudności, żeby skompletować specjalistów, którzy by chcieli na tę konferencję przyjechać, a jak już by pojawili się, to dyskusja była bardzo trudna. Właściwie brak było możliwości porozumienia. To też widać bardzo wyraźnie w mediach. Ja staram się czytać tygodniki opinii, bo nie chodzi o to bieżące informacje, bo też trzeba było odróżniać tygodniki opinii, które mają różne właścicieli, tak jak tu pan profesor Wiśniewski zaznaczył, o różnych orientacji ideologicznych, już nawet nie teoretycznej. I to się przekłada na dziennikarzy. Ja rozmawiałam z dziennikarzami, którzy mówią, że dostają
dokładne instrukcje, na przykład na medycynę słownictwa, którego mają używać, jeżeli to jest adresowane do młodego człowieka, to trzeba użyć już takie słownictwo, jakie ten młody człowiek zrozumie. Jeżeli to jest takie dostosowywanie się, adresowanie do klienta, tak jak wędli do różnych gustów i smaków, taki jest rzeczywiście, no to ja jeszcze sięgam do gościa niedzielnego, do tygodnika opinii, który ma największy nakład i który nie jest komercyjny i który, tutaj pani profesor Dewicka-Strzelecka wyszła, nie ma nadmiaru tych sensacyjnych informacji o, przepraszam, przekrętach, aferach i tak dalej. Jeżeli one się zdarzają, to jest mowa o tym w tamie spokojnym, natomiast jest sporo też informacji o przyzwoitych przedsiębiorcach, o ludziach, którzy przyzwoicie gospodarują. To tyle może na razie takich dość emocjonalnych wypowiedzi na temat, a jeszcze na temat edukacji. Jeszcze raz bym podkreśliła, że bardzo nieszczęśliwe było to, że rozdzielono religię i etykę. To powinny być komplementarne przedmioty. Katedrycy powinni znać etykę, a etycy powinni znać etykę opartą na korzeniach religijnych i uwzględniać to swoje, podobnie jak i przedmiocie przedsiębiorczość. Ja na wyższych stopniach przedstawiam ekonomiczne koncepcje różnej przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości produktywnej, przedsiębiorczości nieproduktywnej i przedsiębiorczości wręcz destrukcyjnej. Ponieważ pojęcie przedsiębiorczości jest neutralne na gruncie etycznym. Ono jest ekonomicznie również niejasne. To oznacza, że człowiek jest skłonny do innowacyjności, do poszukiwania nowych rozwiązań i do podejmowania w związku z tym ryzyka. I są ekonomiści, także i właśnie amerykańscy, w Polsce takich nie ma, którzy widzą to, że przedsiębiorczość może kierować się na działania, które są destrukcyjne albo nieproduktywne dla społeczeństwa, z konkretnymi przykładami. No, akurat teraz mamy w Polsce takie właśnie przykłady takiej destrukcyjnej przedsiębiorczości związanej z wykorzystywaniem różnych grup prawa i z nieprzestrzeganiem tej starożytnej zasady. Także to zaraz, czy ja to dobrze powiedziałam, bo on na licy do monastu, dobrze. Może to warto byłoby zapamiętać. Nie wiem, czy wszystkim usatysfakcjonowałam. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Pan profesor Wiśniewski miał adresowany. Tak, no, żeby tak, tam to, ale od zresztą tego zadań krajem, etyka media, biznes, biznesu to produkt. Tu rzeczywiście zgadzam się, nie ma alternatywy, jest koniunkcja. Etyka biznesu jest zarazem produktem, tak jak każdy przedmiot dydaktyczny, jak każda książka, jak każdy wywiad, to nie ulega wątpliwości. Natomiast wydaje mi się, że to, co robią media, to nie tylko podlega ograniczeniom tej etyki, ale tą szczególnością, która wynika ze funkcji mediów i etyki, która ukształtowała się wokół zawodu dziennikarskiego. Specjaliści proszą, żeby odróżniać etykę mediów od etyki dziennikarskiej, bo rzeczywiście etyka mediów jest bardziej związana z biznesem, a etyka dziennikarska jest etyką zawodową, która rozgrywa się jeszcze inne wartości, ale nie ma na to czasu. Funkcja etyki, ja wiem, na to pytanie koleżanki Wandy Kamińskiej, tak mówi, o to odpowiedział. Funkcja etyki jest ostatecznie praktyczna. W ogóle pod adresem tych kolegów, o których koleżanka Jadwiga już wspomniała, o tej akademickości, tak? Jakby wzięliśmy niebios akademickości, to znaczy niech tam logicy metodologii, oni to robią, tylko niektórzy z nas muszą ich
nie chce tego słuchać. Bo to są ci, którzy myślą sobie, patrzą, komu moralność. To jest problem, to jest ta granica. Bo jeżeli z etyką trafia się do tych, którzy chcą być w porządku ze swoją moralną samooceną, prawda, i tą moralną ocenę, która funkcjonuje w społeczeństwie, z regułami etyki, które są gdzieś w kodeksach, to nie ma wielkiego problemu, my dostarczamy takiej wiedzy precyzującej. Funkcją etyki jest głównie przekonać tych, którzy nie stoją po stronie moralności, po stronie jednej wartości, zysk. Wyodrębniają albo władzę, albo rozwód. Problemem są ci, którzy w horyzoncie rozmaitych wartości się czy kupią, czy się ograniczają go do jakiejś jednej, której podporządkowują wszystkie inne. Tak z aksjologicznego punktu widzenia na to można patrzeć. Ci są problemy. I dla nas to pole misyjne. To jest to, co niektórzy nazywają uwrażliwieniem. I to tutaj na różne sposoby to można robić, ale ja mam wrażenie, że największą przysługę, którą się pani zdenerwuje, robią koledzy z pedagogiki, którzy opanowali sztukę dydaktyki. Ja mam studentkę, która właśnie skończyła filozofię, poszła na pedagogię. Panie profesorze, czego oni tam uczą? A filozofii jak nie ma nic? Sama głupota. Psychologii społecznej na ostatnio zgłębiałem to jest tak. Ja to tak widzę. Dziękuję bardzo. Czy pan by nas to chciał? Tak, no to może właśnie to jest odpowiedź. Dla mnie problem jest taki, że trzeba dotrzeć do tych społecznych, prawda? I teraz w tym dyskusji, który prowadzimy, docieramy do tych środowisk akademickich, wyższych biznesu i tak dalej, i tak dalej. I to jest konieczne, prawda? To jest jeden poziom, jeden język, prawda? Ale trzeba też dotrzeć do tego przeciętnego obywatela. To może rzeczywiście to, co profesor powiedział, pedagogika. Bo to nie jest tylko kwestia... Ale tam właśnie można patenty dotrzeć, bo przed media trudno, prawda? Bo też mam. Natomiast, bo to nie dotyczy tylko etyki, to dotyczy również ekonomii, takich zwykłych, prostych, podstawowych rzeczy, podstawowych zasad i praw, ja mówię, zdrowego rozsądku. Podawałem wcześniej przykład, jak się więcej zarabia, to znaczy, że się więcej ryzykuje. Tylko tego można więcej zrobić, to nie ma cudu. Jak jest, no właśnie, jak jest umowa, której nie rozumiem i ona ma bardzo wiele stron, to może kogoś warto się poradzić. To nie ma obowiązku, że jak się przychodzi, no zostanę na tym swoim domu, do banku, prawda, i chce się założyć lokatę, taką, a nie inną. To, że natychmiast trzeba to zrobić dzisiaj i trzeba podpisać każdy papierek, 10 stron, czy 7, czy 5, które tam nam dają do podpisania, bo musimy dać do podpisania, bo tego od nas, tak jak powiedział pan profesor Kasparski w wywiadzie, wymagają przepisy prawne. Można na pewno, można zabrać to, wyjść do domu, poradzić się kogoś znajomego. No, uczmy też ludzi takich rzeczy, prawda? I ostatnia sprawa to jest kwestia zysku. Może to znowu jest moje podwórka i po prostu to jest tak skonstruowane. Zysk tak, tylko kwestia jest taka, że to jest okres czasu, w którym ten zysk jest realizowany. I powiedzmy zysk tak, ale zysk w długim okresie czasu. Może jest to także specyfika tej instytucji, bo to jest tak, że nie wystarczy sprzedać tego, prawda? Jeżeli pracownik banku kredyt sprzeda, to nie jest wykonanie zadania. On jeszcze musi odpowiadać i być rozliczany z tego, czy ten kredyt zostanie spłacony. I dopiero wtedy bank realizuje zysk. Jeszcze pamiętając o tym, że z tego te
to nie są pieniądze banku, to nie są pieniądze właściciela. W ponad 90% to są pieniądze innych ludzi, którzy je tam złożyli, ludzi przedsiębiorstw, za które ta instytucja odpowiada. I takich rzeczy myślę także o etyki starać się uczyć. Dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość udziału. Kwestie tej wartości ekonomicznej, bo też są wartości, które powstają w procesie gospodarowania. Trzeba jednak pamiętać, że to są wartości niższego rzędu, wartości instrumentalne, które człowiekowi służą do jakichś bardziej podstawowych celów. Jeżeli się człowiek tylko koncentruje na tych wartościach ekonomicznych, to jest właśnie ta chciwość, która potem powoduje, że zupełnie nie wiadomo, na czym nasze życie ma polegać i do czego ma zmierzać. No, z etyki biznesu my tego nie uczymy. To już jest pole takie właśnie szersze na filozofii moralnej, czy wcześniej dla uformowania młodego człowieka, który by widział, że owszem, pieniądz, zysk, wartości ekonomiczne są potrzebne, ale po to, żeby realizować te wartości wyższe. Jeszcze dodałam, że w związku z tym ja w swoim podręczniku mikroekonomii umieściłam piramidę potrzeb Maslowa, tej psychologii humanistycznej, która właściwie już została zupełnie zapomniana i wyparta i w podręcznikach amerykańskich czy polskich nie pisze się o potrzebach, tylko o chęciach, to są łące, dążenia, pragnienia i preferencje. A tak, dokładnie tak. No i króluje, jeśli chodzi o psychologię społeczną, behawioryzm. Już nawet nie kognitywizm, ale behawioryzm. W związku z tym wszyscy zapomnieli, że właśnie ludzie działają celowo, świadomie i w tej działalności wykorzystują różne środki, także właśnie te środki ekonomiczne, ale tylko zachowują się. To behavior jest takim ładnym określeniem. I ja na różnych konferencjach ekonomicznych teraz nie mogę znaleźć wspólnego języka. Ja mówię o action, o działaniach, a niektórzy ekonomiści tylko i wyłącznie o zachowaniach. I widzą rzeczywistość gospodarczą fragmentarycznie. To jest nieszczęście. Tego przede wszystkim powinniśmy uczyć, że nasze życie jest integralne i że w każdej sferze naszego życia te same wartości muszą być realizowane, z tym, że no, każdy buduje sobie pewną czy strukturę, czy pewną hierarchię. No, to już jest kwestia trochę bardziej skomplikowana tych wartości. No i niektórzy przestają tylko na wartościach ekonomicznych i to w tej chwili w związku z postmodernizmem, relatywizmem etycznym się bardzo upowszechniło. I te nasze narzekania na edukację, na to, że mamy za mało płaci z etyki biznesu, że nie potrafimy porozumieć się z innymi dyscyplinami, przedstawicielami innych dyscyplin naukowych, są rezultatem moim zdaniem szerszego zjawiska społecznego i dominacją pewnych elit intelektualnych, które mi się wydaje dobiega końca. Być może, że to by było. I dodam jeszcze też na zakończenie, że w Polsce nie ma polskiego Michaela Nowaka, to znaczy takiego chrześcijańskiego teologa, który by badał szczegółowo i próbował zastosować teologię chrześcijańską do gospodarki rynkowej, która jest oparta jednak na tej wolności ekonomicznej. Nie ma w Polsce, moim zdaniem, takiego Michaela Nowaka. No i to w związku z tym nam też wszystkim dydaktykom sprawia poważne trudności. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym przypomnieć dwóch wypowiedzi, czy teksty, czy sformułowania dwóch panów M. Bocheńskiego i Goldinga. Bocheński powiedział: moralność to co oczywiste, bądź wynika z oczywistych norm. Ojciec Bocheński.
To nie jest prawdą, że biznes jest nieetyczny. Biznes cechuje pewnego rodzaju etyczność. To, co oczywiste. Czy my wiemy, jakie są oczywistości ludzi uprawiających działalność gospodarczą? A mam, mówiąc o ludziach uprawiających działalność gospodarczą, mam na myśli nie tylko menedżerów, prezesów firm, członków zarządów, rad nadzorczych, czy pracowników firm i korporacji. Mam na myśli wszystkich interesariuszy. Tych, którzy po drugiej stronie rady również się znajdują. Tych, którzy, w szczególności przy spłacie kredytów bankowych, czy przy ubieganiu się o odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, naciągają firmy ubezpieczeniowe również. O tym też trzeba powiedzieć. Co jest dla gron, różnych gron interesariuszy oczywiste? Jakie są te oczywistości? Mnie się wydaje, że zadaniem, jakie stoi przed etyką biznesu, jest poznanie owych oczywistości. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że ta oczywistość jest jednowymiarowa. Ta jednowymiarowość jest dlatego, o czym mówiła pani profesor, dlatego ona jest, bo jest prosta. Redukuje się wszystko do przestrzeni wspólnej miary, czyli pieniądza. Michael Sandel, który wydał ostatnią książkę od Money Can't Buy, podaje przykład zastąpienia logiki kolejkowej. Pierwszy przyszedł, pierwsze miejsce zajmuje, drugi przyszedł, zajmuje drugie miejsce w kolejce i cierpliwie czeka jak na przystanku londyńskiego autobusu. To mamy logikę pieniężną. Co można kupić? To jest ta przedsiębiorczość negatywna, o której pani profesor powiedziała. Co robią szkoły amerykańskie? Zachęcają młodzież do tego, żeby lepsze wyniki osiągała. W jaki sposób? Płacą im za to, za osiągnięcie lepszych wyników. Płacą za umiejętność czytania. Może by się powinni płacić za znajomość języka biznesu. Prawda? Przesadzają sprawę. Można kupić obywatelstwo amerykańskie. 500 000 trzeba wpłacić, zatrudnić 10 pracowników i takich zapewnić im pracę, żeby bezrobocie zmniejszyć. I otrzymuje się zieloną kartę. Można kupić dzisiaj domy, które zostały w związku z kryzysem porzucone czy przejęte przez banki. Można je kupić. Można, jak się zamieszka przez określoną liczbę lat, to można sprowadzić całą rodzinę i uzyskać zieloną kartę. A czy kamerę można kupić? A no właśnie, czy można kupić zaufanie? Więc czego nie można kupić za pieniądze? I to jest kwestia, która jest wskazać te granice, wskazać te różnice. To jest zadanie etyki biznesu. A te przekonanie. I tutaj Boldinga przytacza. Każdy z nas ma jakieś swoje przekonania, przeświadczenia, jak powiedział profesor Stróżewski w wykładzie inauguracyjnym. Mamy do czynienia z przeświadczeniami, a nie z wiedzą. I teraz trzeba poddać te przeświadczenia, rozpoznać je i poddać te przeświadczenia egzaminowi rozumu. Zapytać, czy można inaczej, jak radził profesor Stróżewski. Zadawać to pytanie. I to wtedy nie ma akademizmu, to są proste pytania. Ale argumentacja, do której będziemy sięgać, ma swoje ugruntowanie akademickie. I wreszcie ostatnia sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Mianowicie. My już kończymy. Przepraszam bardzo. I ostatnia sprawa, która jest niezmiernie istotna. Prowadzimy zajęcia, prowadzimy wykłady z etyki biznesu. Mówimy, jak się należy zachowywać, jak należy postępować.
co oceniamy pozytywnie, co oceniamy negatywnie w działalności gospodarczej. I student wychodzi z sali wykładowej i na korytarzu w pokoju administracyjnym uczelni spotyka jakie zachowanie? Non scholae sed vitae vestimus. Jeśli nasze uczelnie nie będą wzorami zachowań jak należy, to wszystkie nasze przesłania stracą sens. A jak należy, to Anglicy to nazywają due diligence. Należyta staranność. Należyta staranność dlatego, bo pełnimy funkcje powiernicze. I z tego należy, o tym należy pamiętać i to należy przenieść do naszych uczelni. Dziękuję Państwu za obecność na naszej sesji. Dziękuję panelistom za udział w panelu i zapraszam do lektury książki takiej będącej encyklopedycznym podręcznikiem etyki biznesu, jaka w tym roku się ukazała nakładem WWF, Biznes, etyka, odpowiedzialność, której większość panelistów jest współautorem. Dziękuję bardzo.